Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczy w realizacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej z lat 2007-2013. Ten poziom zakontraktowania wynosi obecnie prawie 36 miliardów złotych. To jest już około 110% pierwotnej alokacji, czyli mamy do czynienia z nadkontraktacją, wykorzystaniem środków, które w różnych innych również instytucjach nie zostały wykorzystane. My przeznaczyliśmy te środki, one zostały przesunięte do agencji i przeznaczyliśmy te środki na programy dla przedsiębiorców. To przekłada się na około 20 tysięcy projektów. Część tych projektów, duża część tych projektów jest już zakończona. To są projekty najczęściej bardzo innowacyjne, realizowane przez przedsiębiorców, wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, przygotowanie nowych produktów, innowacyjnych produktów i usług. Wypłaciliśmy przedsiębiorcom, czyli na konta przedsiębiorców realizujących te projekty trafiło ponad 23 miliardy złotych. Tylko w tym roku planujemy, że zamkniemy ten budżet wypłat dla przedsiębiorców kwotą 6 miliardów złotych. To jest rekordowa kwota dotychczas w ogóle w działalności agencji. Myślę, że w ogóle rekordowa kwota środków, które trafiły do przedsiębiorców w ramach instrumentów pomocy publicznej. W przyszłej perspektywie mamy przygotowane takie nowe podejście zarówno do programów innowacyjnych, ale również nowe podejście do organizacji, czyli innowacyjne programy w innowacyjnej organizacji. Agencja już w tym okresie działała bardzo dużo nakładów i działań skierowaliśmy do tego, żeby agencja działała jako innowacyjna instytucja. Wzmacnialiśmy, poprawialiśmy efektywność działania poprzez wdrożenie bardzo różnych nowoczesnych rozwiązań w instytucji. Ale oczywiście dostrzegamy potrzebę dalszego unowocześniania, usprawniania agencji. Jest bardzo wiele obszarów. Ponadto chcemy również zmienić swój sposób działania poprzez to, żeby różnymi innymi nowymi sposobami, instrumentami oddziaływać na innowacyjność. Innowacyjność to jest dość skomplikowany proces. Choć proces to nie do końca, jest to proces, który wymaga wielorakich działań, często niestandardowych i jako organizacja, instytucja musimy się również do tego przygotować i przestawić. Od 2 lat już w agencji działa taki zespół, który pracuje nad nowym podejściem instytucjonalnym również do nowych innowacyjnych programów.